Dzień dobry Państwu, witamy w rozmowie Echa24. Dzisiaj nasze studio odwiedził poseł Jacek Protasiewicz, jeden z liderów Koalicji Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze i Państwu również. Panie pośle, zaraz porozmawiamy o wyborach, które już za raptem 3 dni. Zanim jednak chciałem zapytać o Pana osąd na temat wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych u prezydenta USA Donalda Trumpa. Ja już przed tą wizytą, jak ona była ogłoszona, czyli w zeszłym tygodniu miałem okazję z Polskim Radiem Wrocław rozmawiać i mówiłem, że to nie będzie żadna przełomowa wizyta. Po pierwsze, faktem jest, że kontakty akurat nie prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem są częste i intensywne. Więc taka wizyta nie jest niczym nadzwyczajnym. No i też nie spodziewałem się żadnych nadzwyczajnych rezultatów. I widać rzeczywiście po tym, co zostało wczoraj na konferencji prasowej ogłoszone, że raczej chodziło o dobry obrazek, być może najbardziej ten obrazek, kiedy to tym razem Trump stoi, a Duda siedzi, podpisując, ale raczej podpisując, wpisując się do księgi pamiątkowej. Także no to PR-owcy bardzo się starali, a wyszło jak zawsze, czyli średnio. No ale dlaczego średnio? No tutaj dostaliśmy zapewnienie od Stanów Zjednoczonych, że będziemy mieli więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce. No ale to już jest co najmniej drugi raz powtórzona ta sama obietnica, bo ta wcześniejsza z ostatniej wizyty była jednocześnie połączona z obietnicą tego tak zwanego Fort Trumpa, czyli jakiejś stałej bazy, a nie rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich, czyli to, że się będą amerykańskie wojska zwiększać o 25%, można powiedzieć dużo, jeżeli się bierze w liczbach, w procentach, ale to jest raptem o 1000 żołnierzy więcej, to było już zapowiedziane wcześniej. Stałej bazy nie będzie, żadnego nadzwyczajnego, kolejnej umowy, kolejnego porozumienia nie zawarto, nie podpisano, a więc chodziło wyłącznie o trik wyborczy, wsparcie dla takiej, może nie do końca szczęśliwej w tym roku kampanii Andrzeja Dudy. Na obietnica szczepionki na koronawirusa zabrzmiało to trochę groteskowo. Jak będzie, to dostaniecie jako pierwsi. No to mi przypomina ten znany polski żart, że dobrze porozmawiamy o tym, jak wrócę z Radomia. A kiedy się wybierasz do Radomia, jeszcze nie wiem. Mniej więcej tyle możemy powiedzieć, bo czy to będą Amerykanie, którzy wynajdą jako pierwsi, czy Brytyjczycy, którzy są już zaawansowani i tam są pierwsze testy już w bardzo poważnych klinikach pod auspicjami bardzo poważnych koncernów medycznych, czy też to będzie Unia Europejska, nie wiemy. Natomiast to taka pusta obietnica. Dobrze, że padła, ale niewiele tam jest treści. Czy ta bliska, co by nie mówić, relacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską nie zaszkodzi nam w kontaktach z Niemcami? No bo oni są ostatnio przedmiotem sporej krytyki ze strony Donalda Trumpa. Mam nadzieję, że nie, dlatego że Niemcy twardo stąpają po ziemi, więc nawet jeżeli są takie gesty nie do końca dla nich zrozumiałe, no to potrafią, zwłaszcza przy Angeli Merkel, bo jak będzie przy innym kanclerzu, tego nie wiemy, potrafi powstrzymywać swoje emocje i jakby zmierzać do sedna tego, co jest clou w relacjach międzynarodowych, europejskich, w tym polsko-niemieckich. No ale pamiętam, że już raz, to był bodaj 2002, Unia Europejska bardzo, że tak powiem, podejrzliwie i bardzo źle patrzyła na nas, kiedy angażowaliśmy się w wojnę Iraku, po stronie amerykańskiej wojny w Iraku, a potem kiedy decydowaliśmy się na zakup myśliwców amerykańskich, a nie europejskich. No powiedzmy sobie tak, lepiej przyjaciół szukać bliżej. Ja wiem, że doświadczenia II wojny światowej, a zwłaszcza bardziej może nawet 1 września, czy po początku kampanii wrześniowej, niż ja o tym, mówią o tym, że na Europejczykach nie do końca można polegać, ale jak ktoś dobrze zna historię, to wie, że najbardziej miękki w stosunku do Stalina i jego żądań wobec Polski terytorialnych, politycznych, był akurat nie amerykański prezydent Roosevelt. I nie tylko dlatego, że był już mocno schorowany, ale dlatego, że był pod wrażeniem silnego człowieka ze wschodu. Dużo twardszy był Churchill, ale był osamotniony. Więc to nie jest tak, że porozumienie z Amerykanami jest w jakimś dużo większym stopniu wartościowsze niż z Europejczykami. Tego bym nie powiedział, więc trzeba budować te dwie nogi.
I tu przejdźmy płynnie do wyborów, bo Władysław Kosiniak-Kamysz, reprezentant Koalicji Polskiej, wielokrotnie mówi, że trzeba poprawić relacje z Niemcami. Bez względu jakby na to, co się wydarzyło ostatnio podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, że te relacje trzeba poprawić. Jakie jeszcze cele stawiałby sobie prezydent Kosiniak-Kamysz? Na pewno nie tyle z Niemcami, ile na pewno poprawić relacje z Unią Europejską, bowiem dzisiejsza Polska pod rządami prezydenta Dudy no i rządu PiSu ma całkiem niezłe relacje z kilkoma wybranymi państwami europejskimi, ale raczej mniejszymi i raczej też marginesowymi, jeśli tak mogę powiedzieć. Chodzi oczywiście o tę część Europy naszą, a w szczególności Węgry. I to nie jest powód do szczycenia się, dlatego że z racji i wielkości kraju, w tym liczebności naszego społeczeństwa, jak i też i coraz lepiej funkcjonującej gospodarki, no, powinniśmy raczej być w gronie tych głównych rozgrywających w Unii Europejskiej, zwłaszcza jak Wielka Brytania z Unii Europejskiej na dobre wyszła. Więc lepiej budować dobre relacje dzisiaj z głównymi graczami, jakimi są Niemcy, Francja, zawsze by była, powiedzmy jeszcze Hiszpania, Włochy, niż cieszyć się, że wychodzi nam dobra współpraca w ramach regionalnego porozumienia, jakim jest Grupa Wyszehradzka. I o tym mówi Kosiniak-Kamysz. Mówi, z Amerykanami powinno być partnerstwo, a nie taka nierównowaga, jaka dzisiaj występuje, bo zakup F-35, najnowocześniejszych myśliwców, odbywa się bez jakiegokolwiek udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nie powstanie ani jedno miejsce pracy z tytułu tego wielkiego kontraktu na terenie Polski. Owszem, partnerstwo z Amerykanami, ale w szczególności musimy szukać sojuszników i przyjaciół obok siebie, czyli w Unii Europejskiej. Panie pośle, chciałem zapytać o LGBT, bo Koalicja Polska tak no, nie weszła w ten spór ideologiczny, który ostatnio mamy, nie weszła zbyt mocno. Jak pan uważa, LGBT to są ludzie czy ideologia? Na pewno nie nazwałbym tego przede wszystkim ideologią. Bez dwóch zdań to są ludzie. To się mówi, powiedzmy, może jeśli chodzi o preferencje seksualne, nienormatywni, tak się to ładnie takiego sformułowania używa, dlatego ten skrót LGBT to są różne grupy osób, które no, preferują inny rodzaj bliskości niż relacje kobieta-mężczyzna i też pewna idea. I ta idea, jeżeli ona oznacza zabieganie jakby o prawo do istnienia, funkcjonowania, a nawet w pewnym sensie równości, niczym złym nie jest, bo przecież ludzie LGBT to też ludzie. Natomiast myślę, że zbyt mocno PiS tutaj mówi o ideologii, bo ideologia to jest pewien bardzo uporządkowany system różnych nakazów, zakazów, pewnych idei, które ma uporządkować życie człowieka, powiedziałbym, od rana do wieczora. Takim był nazizm, takim był bolszewizm. Ja absolutnie nigdy bym nie nazwał, nie zrównał ludzi pragnących pewnego rodzaju swobody z tymi dwiema ideologiami. A to się niestety, zwłaszcza w przypadku bolszewizmu, zdarzało i politykom PiSu, chyba samemu Andrzejowi Dudzie, no i też niektórym ludziom Kościoła. Panie pośle, dlaczego w takim razie politycy Koalicji Polskiej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele nie powiedzą, jesteśmy za związkami partnerskimi? Bo my uważamy, i tu mówię zupełnie serio, że tak jak w krajach, zresztą o podobnym profilu takim społecznym, ale też i jakby to powiedzieć, pewnym profilu wartości, takim jak chociażby Irlandia, tę decyzję zostawiano obywatelom. Pozwolono im w referendum powiedzieć, czy chcą, ażeby związki partnerskie, no tam nawet poszli dalej, bo chodziło o małżeństwa homoseksualne, były równoprawne. Jeśli jest zdecydowana większość przeciwna, to niech też i przedstawiciele tego ruchu LGBT zrozumieją, są rzeczywiście mniejszością, powinni mieć
etapami, czy powiedzmy ten zakres tych swoich praw zwiększany, ale powinni mieć świadomość, że jaka jest wola społeczeństwa. Jeśli zaś większość, 51%, opowiedziałaby się za tym, żeby związki partnerskie zalegalizować, czy nawet zrównać z małżeństwem, to też trzeba to uznać, ponieważ społeczeństwo irlandzkie, niegdyś bardzo konserwatywne, bardzo katolickie, też ewoluuje. Bo jak mówię, to jest kwestia nie tyle otwartości na, jak niektórzy mówią, zgorszenie, czy nawet nowinki, tylko kwestia równości praw obywatelskich. To też są ludzie, też są obywatele i mają prawa, chociaż no, jasne jest, że te prawa powinny być dostosowane do stanu świadomości społecznej. Tak go ujmę. Panie pośle, a Jacek Protasiewicz jakby zagłosował w takim referendum? Jeżeli byłoby... Też zależy oczywiście od czy zalegalizować związki partnerskie? Nie mam z tym problemu, prawdę mówiąc, żeby podnieść rękę za legalizacją związków partnerskich, aczkolwiek bardzo często diabeł tkwi w szczegółach. I pamiętam na przykład projekt, mówię teraz o zupełnie czymś innym, nawet bardziej może trudniejszym, jeśli chodzi o kwestie wartości, czyli prawie aborcyjnym, kiedy był projekt Barbary Nowackiej, tak zwany Ratujmy Kobietę, to obok zapisów, o których uważam, można byłoby rozmawiać, były równocześnie zapisy takie, prawda, że przewidziana kara więzienia albo surowej grzywny dla kogoś, kto wygłasza poglądy sprzeczne, powiedzmy, z tymi, którzy tę ustawę zaproponowali. Więc najpierw w parlamencie bym z chęcią popracował i dopracował szczegóły, ale co do zasady, co do idei, nie miałbym wątpliwości, żeby zagłosować za. Dobrze. W niedzielę wybory. Władysław Kosiniak-Kamysz no, nie może powiedzieć, że cieszy się wielkim poparciem społeczeństwa. Sondaże dają mu no, czasami 3-4 punkty procentowe. No, czasami 7-8, więc zobaczymy, jak będzie na finale. Zawsze jakoś politycy PSL-u, czy sam PSL rzeczywiście był niedoszacowany w sondażach. No ale zgadzam się, że to nie jest rola jednego z dwóch faworytów. Czy wiadomo już, kogo Kosiniak-Kamysz poprze w drugiej turze? Do której pewnie dojdzie, tu nie ma co... No, szczegółowo o tym nie rozmawialiśmy, ale mnie się wydaje naturalne i oczywiste, że jeśli to będzie Rafał Trzaskowski, to po oczywiście pewnych rozmowach i być może pewnych warunkach również programowych, poparcie powinno pójść w stronę Rafała Trzaskowskiego, zwłaszcza, że jego program coraz bardziej przypomina program Andrzeja Dudy i to jest w sztabie czasami powód do pewnego rodzaju takiej rozżalenia czy nawet irytacji, bowiem krok po kroku postulaty programowe zgłaszane już od stycznia, od lutego przez Kosiniaka-Kamysza, począwszy od tego głównego, czyli zakończmy tę popisową wojnę i Kosiniak powiedział, jak będę prezydentem, to jestem gotów współpracować z każdym rządem, również rządem PiSu. Jeżeli przyniesie dobre ustawy, to będę je wspierał. Wtedy wszczęła się burza po stronie tej liberalno-platformerskiej. Dzisiaj Rafał Trzaskowski mówi dokładnie to samo. Kosiniak zaproponował 1000 zł stypendium dla studentów pod warunkiem zostania w kraju, a nie wyjeżdżania po studiach za granicę. Podobny postulat przed chwilą zgłosił Rafał Trzaskowski, czy chociażby tak zwany fundusz medyczny, który oznacza, że zamiast Polskiej Fundacji Narodowej, która ma promować Polskę za granicą, ale jej w ogóle nie wychodzi, to te pieniądze Skarbu Państwa powinny pójść na dofinansowanie zbiórek dla dzieci z tymi trudnymi chorobami, które obserwujemy czasami przy okazji zbiórek publicznych pokazywanych w telewizji, więc tam czasami zbierze się 30-40% kwoty, więc Polska Fundacja Narodowa przemianowana na Fundację Zdrowia, Polską Fundację Zdrowia pod auspicjami prezydenta powinna dokładać tę resztę. I Rafał Trzaskowski też ostatnio ten projekt zaproponował, więc widać, że on się zbliża. Pomysły. On się zbliża pod względem programowym do poglądów Kosiniaka-Kamysza, więc o takie wsparcie może będzie łatwiej niż jeszcze parę miesięcy temu. Panie pośle, mamy dosłownie 40 sekund do końca programu. Chciałem jeszcze zapytać o Szymona Hołownię, bo wyrósł nam nowy gracz na scenie politycznej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w wynikach wyborów, ale czy wy nie chcecie z nim współpracować właśnie po wyborach prezydenckich, zaprosić go do Koalicji Polskiej? Koalicja Polska jest rzeczywiście porozumieniem różnych środowisk, i Kukiz, i PSL, i dawna Unia Wolności, więc Szymon Hołownia, gdyby chciał, jak najbardziej tak. No pytanie tylko, czy on widzi siebie
w tej perspektywie kilku lat w polityce, bowiem jak dzisiaj nie wejdzie do drugiej tury, czyli powiedzmy zdobędzie pozycję jak Paweł Kukiz 5 lat temu, ale Kukiz kilka miesięcy później miał już od razu wybory parlamentarne. Zbudował ruch, który i tak zresztą no, miał tam mocne turbulencje, a przed Hołownią 3 lata. Bez istnienia w parlamencie, więc życzę mu jak najlepiej, ale to może być trudne. Dobra, i tu musimy postawić kropkę, panie pośle. Dziękujemy państwu bardzo. Naszym gościem był Jacek Protasiewicz, Koalicja Polska. Dziękujemy, do widzenia.